Witam Cię pięknie na moim kanale. Nazywam się Joanna Radwan. Jestem duchowym nauczycielem. Przewodzę samą siebie i innych, którzy są gotowi do tej wspólnej podróży ze mną. Cieszę się, że tu jesteś i dziękuję za to, że jesteś, że możemy razem podążać w tej drodze, która jest ciągle czymś odkrywczym i ciągle coś nowego nam oferuje. Połączę się najpierw ze swoim ciałem, ze swoim oddechem. Zbiorę treści, które płyną od duszki. To, w jaki sposób tutaj, kochani, operujemy rzeczywistością. W jaki sposób można poznać, że przebudza się w tobie dusza. Zabierając cię z takich pomysłów, że coś musi się wydarzyć w twoim życiu, żeby dać potwierdzenie, że rzeczywiście jesteś na swojej duchowej ścieżce. Kochani, często w duchowej podróży dzieje się tak, że czekamy na manifestację, jakby to był warunek tego, że wykonujemy swoją duchową pracę w jakiś właściwy sposób. Tak jakby życie warunkowało nasze duchowe istnienie tym, co się dzieje na zewnątrz. I mogliśmy podążać tym torem, jeśli wierzyliśmy w te stare pomysły, lub jeśli dusza tutaj przechodziła przez ten etap zbiorowego oczyszczania jakby tego pola, kochani. To, co teraz zostawiamy za sobą. To, gdzie dusza mnie teraz zabiera, kochani, jest to zupełnie inne miejsce. Jest to miejsce, które poznajemy od środka, które było głęboko budowane ze mną. W momencie, kiedy wykonywałam, kochani, swoje codzienne obowiązki, wracając wstecz do mojej podróży i do tego, w jaki sposób pracowała we mnie świadomość, może nawet w ten sposób powiem, ponieważ, kochani, wytłumaczę może, w jaki sposób tutaj pracuje we mnie świadomość i w jaki sposób ja odkrywałam moją duszę. Więc odkrywałam, że pracuje we mnie świadomość w momencie, kiedy kontaktowałam się ze swoim wewnętrznym światem, badałam, co tam się dzieje i patrzyłam, w jakiego rodzaju przekazy, treści płyną do mnie, jak to się zmienia, gdzie są stare programy, gdzie są nowe, jak to się przemienia we mnie, jakie przekazy dostaję i w jaki sposób ja widzę rzeczywistość. Zaczynałam poznawać, że tutaj pracuje we mnie coś większego i trzeba na to odpowiedzieć, bo ta podróż wydaje się zbyt ciekawa i zbyt ekscytująca, żeby to po prostu zostawić za sobą. Tak więc w ten sposób poznawałam, że pracuje we mnie świadomość i nie zawsze czułam przy tym taką bezpośrednią obecność duszy, kochani, za czym często tęsknimy, kiedy jesteśmy w takiej podróży. Jednak to jest właśnie część tej podróży, kochani, żeby umieć rozpoznawać, że pracuje w tobie świadomość, że doświadczasz tego przebudzenia ze sobą. Jest to podróż układania się ciebie do swojej własnej duszy. I tutaj wskazówką, która może pomóc ci pozostać na tym szlaku, jest poczucie spełnienia. To, co tak naprawdę daje ci wewnętrzne spełnienie, to, co wypełnia cię od środka. Bo kiedy ty pójdziesz w taką stronę swojego życia i tam ukierunkujesz swój wewnętrzny potencjał i tutaj doświadczysz tego spełnienia wewnętrznego z tego miejsca, wtedy poznasz, że pracuje w tobie dusza, że pracuje w tobie świadomość, że o to tutaj tak naprawdę chodzi. Więc, kochani, takim sygnałem, że przebudza się w tobie świadomość, jest jedna z istotnych rzeczy, a nią jest właśnie rozpoznawanie programów, jakie w tobie się uwalniają, jakie w sobie przetwarzasz. I to może być trudne i czasami przerażające do przyjęcia, kiedy poznajemy, ile w nas pracuje, ile się oczyszcza. Kiedy potrafimy nazwać to, co się w nas oczyszcza, uzdrawia, przemienia, kiedy potrafimy to przemienić w sobie, używając już tego nowego języka, kiedy używamy bardzo wzmacniających, pozytywnych afirmacji, kiedy jesteśmy dla siebie czuli w tej drodze,
Jednak może to być trudne na początku, kiedy spotykamy się z tym, w jaki sposób pracowała nasza świadomość wcześniej, co równolegle sprawia, jeśli masz otwarte serce, że potrafisz w tym siebie trzymać, kochać siebie w tym, trzymać siebie tutaj za rękę. Dlatego, że jeśli to się w tobie wydarza, potrzebujesz dbać o to miejsce w sobie, które ja nazywam miłością do siebie. Po prostu siebie kochać, kochać swoje własne serce. Bo to, co przemija, przemija bezpowrotnie. Natomiast miłość, jaką masz do siebie, ona tutaj trzyma ciebie w tym właściwym kierunku. I to może się wydawać dla ego, o czym będzie też dzisiejsze to nagranie, może się wydawać bardzo trudne do przyjęcia. Kompletnie z kosmosu wyrwane, o co tak naprawdę chodzi, kiedy masz siebie kochać w drodze i w tobie tak dużo się zmienia, i tak naprawdę, co masz w sobie kochać, kiedy tak dużo w tobie się zmienia. Więc to jest właśnie, kochani, kiedy rodzi się tego rodzaju rozpoznanie, że kochasz siebie i widzisz, że te aspekty, tak wiele aspektów w tobie się uwalnia, rozpuszcza, nie ma już tego przywiązania. Tutaj ego zaczyna doświadczać przebudzenia, w którym poznaje siebie i widzi, że ta miłość to nie jest tak naprawdę miłość właśnie z ego, bo to jest miłość duszy, która się budzi i sprawia, że ego się rozpuszcza. Więc ta wieloaspektowość ciebie i te wszystkie aspekty, które kochasz w sobie, które dostają twoją miłość, zostają w tobie rozpoznane i dojdzie do takiego momentu, w którym spojrzysz na siebie i zobaczysz, że istota, którą kochasz, jest tak naprawdę niezmienna. Ona jest zawsze w tobie, ona zawsze tu była i ona zawsze tu będzie. Więc dla ego wydaje się to nie do przyjęcia, trudne, ciężkie. Jednak właśnie miłość jest tym, co sprawia, że może to być rozpoznane, rozpuszczone, zobaczone w miejsce, w którym pojawia się zgoda. Więc, kochani, jak tutaj zrozumieć swoje ego? Jak poznać swoje ego? Jak się ułożyć do swojego ego? Dosyć trudny temat w duchowości, w której odrzuca się swoje ego, jakby było odłączone od duchowości. Albo takiego rodzaju pomysły związane z tym, żeby odłączyć się od swojego umysłu, wyciszyć swój umysł i zostać w świadomości. To nie jest, kochani, moja podróż, to nie jest moje podejście. Dlatego, że to, co potrzebuje być integrowane, wypływa właśnie przez naszą tożsamość, przez nasze życie, doświadczenie, przez nasz umysł, ponieważ to nasz umysł ma dostroić się do tej nowej informacji, aby doświadczyć tego zjednoczenia w pełni. Nie jesteśmy ponad umysłem. Umysł jest prezentem, który otrzymaliśmy tutaj, żeby tworzyć. Więc kiedy z tego miejsca patrzysz na siebie z poziomu duszy, wtedy poznajesz, że umysł jest narzędziem, z którego korzystasz. I on potrzebuje integracji, zatrzymania bycia w tobie. Jest to zupełnie inne podejście, być może, które do tej pory duchowość dosyć często, przynajmniej trafiałam na takiego rodzaju nauczanie i sama też w tym byłam, co było ciekawym doświadczeniem. Więc, kochani, trzeba poznać, jeśli chcesz, jesteś w tej podróży i chcesz przyjąć siebie całkowicie, poznać swoją osobowość, trzeba poznać, jak działa twoje ego. Jakiego rodzaju mechanizmy się aktywują, jakie takie odruchowe reakcje w tobie jeszcze pracują, zobaczyć to, okay, jak w tobie funkcjonuje ten mechanizm, zobaczyć, przyjąć to, obserwować. I po czym poznać, że pracuje w tobie świadomość, kiedy rozpoznajesz swoje ego. Jednym z takich najważniejszych i bardzo wyraźnych sygnałów, że tak się dzieje, jest sytuacja, w której rozpoznajesz, że już nie masz tak dużego przywiązania do siebie samego. Czyli rozpuszcza się twoje własne przywiązanie do siebie samego. Rozluźniasz się po prostu. Możesz z siebie żartować, możesz cieszyć się tą podróżą, masz radość z bycia na ziemi, dlatego że z tego miejsca. Tutaj ta praca wewnętrzna, to wygląda na to, kochani, na tej zasadzie. Kiedy twoja praca wewnętrzna okazuje się takim miejscem, w którym możesz zbierać owoce swojej pracy
I to wygląda w taki sposób, kiedy czujesz się po prostu dobrze w swojej skórze. Kiedy jest przyjęte to, co miało być przyjęte, kiedy korzystasz ze swojego ego, ze swojej tożsamości, jesteś w niej, współpracujecie ze sobą, wtedy tutaj nie ma już takiego przywiązania do tego, co przez ciebie się przebija. Pozwalasz sobie na to. Integrujesz, pozwalasz, obserwujesz, spotykasz się z tym. Więc rozluźnienie przywiązania lub brak przywiązania do siebie samego, do siebie samej jest jednym z takich właśnie znaków, że budzi się w tobie świadomość. Że dużo już się w tobie uzdrowiło, że jest takie miejsce, w którym pojawia się ta nowa wibracyjna rzeczywistość, w której możesz przebywać i tworzyć z tego poziomu kwantowego nową rzeczywistość, siebie samego na nowo, budować siebie. To jest dosyć ciekawe miejsce do bycia. I kiedy zaczynasz przebywać w tym miejscu, kiedy patrzysz na siebie z boku, z poziomu obserwatora, kiedy przyglądasz się swoim zachowaniom, swoim reakcjom, kiedy jest ci dobrze ze sobą, kiedy śmiejesz się z sytuacji, które kiedyś wydawałyby się być dla ciebie wyzwaniem, z sytuacji, w której na przykład kiedyś byś się zgorszył, zgorszyła lub być może w sytuacji społecznych, w tych społecznych sytuacjach, kochani, kiedy jesteśmy na mieście w różnych sytuacjach społecznych, które kiedyś wywoływały w nas emocje. I teraz, kiedy nasza świadomość jest przebudzona, nadal doświadczamy tych emocji, bo one dalej są w procesie integracji, ale nasze przywiązanie już do tego jest mniejsze albo nawet znikome, z tego już miejsca możesz poznać, że możesz się nawet śmiać ze swojej własnej reakcji. Co nie oznacza, że ktoś na ciebie, że bierzesz projekcję ze świata na siebie samego, ale po prostu nie przyjmujesz tego jako lekcję karmiczną, którą masz tu ciągle przerabiać. Ale jesteś w tym, bawisz się tym, widzisz, co w tobie pracuje i zostawiasz drugą istotę z tym, co w niej pracuje i idziesz dalej. Więc to jest jeden z takich ciekawych symboli, znaków, których możesz rozpoznać siebie samego w tym zmieniającym się teraz czasie, kiedy twoje przywiązanie do ciebie samego znika. I znowu rodzi się tutaj taki paradoks i to jest naprawdę, świat duchowy, kochani, jest pełen paradoksów, które tutaj z radością odkrywam przed tobą, bo jestem zafascynowana tym, że mogę wreszcie to tutaj wyłożyć na tapetę. Więc jednym, kochani, z paradoksów jest temat miłości do siebie. Miłości do siebie, bo kiedy mówi się o braku przywiązania do siebie samego, pojawiają się też takie mechanizmy obronne ego, w których pokazuje się miejsce, no to skoro nie mam do siebie przywiązania, skoro nie jestem tym, nie jestem tą osobowością, nie jestem tą tożsamością, to jak ja mam siebie kochać? Tutaj ego gra w przeróżne gierki, kochani, żeby obejść naokoło, żeby nie dotknąć źródła, sedna tego centrum twojego, z którego pochodzisz. I teraz wystarczy, że zobaczysz to miejsce w sobie, jeśli się uśmiechasz teraz, czego niestety nie mogę zobaczyć. Oznacza to, że ten mechanizm jest w tobie rozpoznany. A kiedy jest rozpoznany, oznacza, że jest uzdrowiony. Że kiedy widzisz, że miłość do siebie jest pewnego rodzaju koncepcją, która cię już wkurza, bo być może dużo jest tego w świecie o kochaniu siebie, oznacza to, że tutaj ego próbuje kochać siebie samego, więc bawi się w tą miłość. Więc chodzi naokoło i bada te przeróżne miejsca, w których ta miłość mogła się schować. Aż w końcu, kiedy rodzi się ten brak przywiązania, jest takie rozpoznanie siebie poza strukturą, jest takie, przychodzi rodzaj takiej integracji, energii, w której rozpoznajesz, że miłość nie jest tym, co można nazwać, jest to coś, co obejmuje to wszystko. Więc tutaj dzieje się, kochani, takiego rodzaju sytuacja, w której kiedy panuje teoria o odbiciu lustrzanym, o tym, że świat jest lustrem dla nas. I to ma sens, o ile nie jest brane zbyt dosłownie i nie jest
jakby przeczuwane z takiego miejsca ciągle, że mamy coś ciągle w sobie uzdrawiać. Kiedy z poziomu duszy patrzysz na świat jako przyjęcie siebie w tej całości, to jest inne spojrzenie. Bo ego tutaj nieustannie przepracowuje się w duchowej pracy, męczy się, szuka rozwiązań, szuka oświecenia. Do tego, żeby dojść do momentu, w którym te wszystkie lustra nagle pękają i rozpuszczają się w drobny pyłek. Rozpuszczają się w drobny mak. W takim momencie, w którym być może nawet teraz jesteś, czując wibrację, jaką teraz emanuje moje ciało, z jakiego miejsca mówi do ciebie teraz moja dusza. Kiedy pozwalasz sobie zobaczyć, że te lustra, które były dla ciebie źródłem nieustannego przepracowywania się, doszukiwania się w sobie czegoś, kręcenia się w kółko, nagle rozpuszczają się w twoim rozpoznaniu, w twoim zatrzymaniu, w twojej obserwacji. Kiedy pozwalasz temu przeminąć, jak przelatujące chmury, samochody, jak to wszystko przypływa, taki moment realizacji, w którym ego poznaje, że nie jest tym, czym myślało, że jest. Że jest tu coś więcej, co napędza to wszystko, napędza to życie. Jest ta siła, która jest sterowana od środka, z centrum twojego istnienia, z centrum twojego rdzenia. A tutaj to jest plac zabaw, który sobie tworzymy do tego, żeby obudzić w sobie tą moc na nowo, żeby sobie ją przypomnieć. Kiedy pozwalasz, żeby te lustra rozsypywały się, żeby pękały na twoich oczach, żeby znikały, tak jak się pojawi, tak równolegle znika. Pojawi się jedna myśl, zniknie. Pojawi się rozmowa, spotkanie z jednym człowiekiem. Coś się pojawi w tej wymianie energetycznej. Zaraz ta osoba pójdzie, to zniknie. Wszystko pojawia się i znika. Taki moment realizacji, kiedy ego poznaje samo siebie. Kiedy nie zatrzymuje się przy niczym, nie ma już z czym grać, w czym się zatrzymać. I tutaj, kiedy już ta miłość w tobie jest tak mocno zintegrowana, poznajesz swoją istotę. Dusza zaprowadzi cię do takiego miejsca, które trzyma to wszystko z twojego centrum. Do miejsca, które nie boi się ciągle zmieniać, pojawiać się w nowych sytuacjach i być ciągle zmieniającym się oceanem życia. I kochani, tutaj też jest taka ciekawa wzmianka, która teraz przychodzi do mnie. Dlatego, że kiedy pozwalamy sobie wrócić do tej formy tożsamości ego, z której korzystamy i pozwalamy sobie cieszyć się tą podróżą już z tego miejsca, już bardziej zintegrowani w sercu, pojawia się też takie miejsce do przekroczenia, w którym tak jak wcześniej poznawaliśmy swoje maski, przyglądaliśmy się swojemu życiu i rozpoznawaliśmy, tutaj zachowuje się tak, tutaj zachowuje się tak. Różne energie sprawiały, że zachowujemy się w różny sposób. Nie wiem, czy odczuwaliście to w swoim życiu, ale ja odczuwałam to wyraźnie, jak zmieniając otoczenie, czy będąc w różnych środowiskach, zachowywałam się w różny sposób. I później badałam to ze sobą i widziałam siebie, jakbym nakładała ciągle jakieś nowe maski, które były pewnym sposobem, w jaki tutaj pracowało właśnie, pracowała moja tożsamość. W ten sposób to działało. Tak siebie rozpoznawałam, widziałam to. I teraz, kiedy jego przychodzi ten proces przebudzenia, kiedy budzi się twoja tożsamość i zostaje już zintegrowana w sercu, możesz to zobaczyć. Kiedy te maski się już rozpuszczają, możesz zobaczyć, w jaki sposób i do czego ci one służyły, do czego tutaj one ci były potrzebne. Dlaczego się uśmiecham? No już zaraz się dowiesz, dlaczego się uśmiecham. Kochani, uśmiecham się, bo kiedy dusza przychodzi tutaj z taką realizacją, tak jak teraz mi to rozświetla w trakcie, jak mówię do ciebie, to przychodzi do mnie takie olśnienie, w którym dostaję tą piękną wibrację, jaką mogę się z tobą teraz dzielić. Kiedy dusza przychodzi z taką realizacją, w której poznajesz wszystką
każdy aspekt siebie, czyli te maski, które były tak trudne do przyjęcia i to, co było wcześniej, rozpoznajesz w duszy. Dusza tego nie odrzuca, ona to przyjmuje, ona to obejmuje, ona w tym wszystkim cały czas jest. Integruje to w sobie, to jest do integracji w tobie po to, żebyś mógł, mogła z tego nadal korzystać, bo to będzie ci potrzebne do poruszania się w tym świecie, do poruszania się w różnych energiach, w których będziesz się różnie zachowywać. Bo taka jest tutaj natura rzeczy. Nasza energetyka zmienia się wraz z otoczeniem, więc kiedy nauczymy się przebywać w tym życiu i dostosowywać do kontekstu sytuacji, uczyć się przebywać w tym świecie, to już jest taki etap, kiedy ego jest spokojne, ułożone. Ja, kochani, przechodziłam taki etap przejścia, kiedy byłam w takim poziomie, w którym moja tożsamość przechodziła bunt na tą grę. I ten bunt trwał długo. Nie chciałam się zgodzić na te maski. Nie chciałam się zgodzić. Byłam przerażona tym światem, przerażona samą sobą. Nie chciałam się zgodzić na to, że jak ja mogłam tak w życiu grać. Że to jest przecież nieprawda, że dusza jest tym wszystkim, ona jest tą obecnością, ona jest tym om. I kiedy ten etap, kochani, zaczął się we mnie integrować i kiedy to nadal to teraz u mnie trwam i kiedy dusza pokazała mi, z jakiego miejsca ona tutaj mnie potrzebuje i w jakich miejscach ona mnie potrzebuje i w jaki sposób ona tutaj działa, jak ta energetyka się zmienia w miarę jak poruszam się w różnych środowiskach, w różnych sytuacjach. A teraz, kiedy zaczynam wychodzić do ciebie z tą informacją częściej i szerzej, ta również energia będzie potrzebowała być używana w różny sposób. I to sprawia, że ta przygoda robi się bardzo kolorowa. Więc ego poznaje tutaj siebie w duszy. Ono poznaje siebie tutaj w duszy, ono widzi, czyli moja tożsamość widzi, gdzie jest używana, w jaki sposób jest używana, w jakich relacjach, w jaki sposób tutaj to wszystko działa, funkcjonuje, w jakich środowiskach zmienia się moja energia, od czego to jest zależne. Umiejętność dopasowywania się do kontekstu, do sytuacji, do zmieniających się warunków, do otoczenia. Umiejętność adaptacji. Jest to wszystko umiejętność poruszania się tożsamości w tych zmieniających się czasach. Dynamika rozwoju. Więc kiedy jest to rozpoznane w duszy i przyjęte, kiedy ten etap buntu zaczyna się wyciszać, kiedy ta walka w sercu zaczyna się uspokajać, kiedy mówimy tak do tej różnorodności życia, w której jesteśmy. Nie gramy już tutaj duchowych posągów ze stoickim spokojem patrzących na to, jak ludzie używają swoich emocji, jak czerpią z tego życia, jak z niego korzystają. Bo do tej pory być może tak było, że rzeczywiście patrzyliśmy z boku, obserwowaliśmy i rozpoznawaliśmy, jak to tutaj funkcjonuje. Jednak kiedy wchodzimy swoją energią do świata, kiedy decydujemy się poznać w tym świecie, tutaj już jest inaczej, bo nasza energia miesza się ze światem. Po to, żeby nasza misja naszej duszy, światło naszej duszy mogło zostać rozpoznane, jeśli taka jest nasza wola. Po to, żebyśmy mogli tutaj czuć się lepiej. Więc z poziomu, kochani, tożsamości wygląda to tak, że dopinguje nas na początku dobre samopoczucie, bo chcemy czuć się dobrze. Więc kiedy cierpimy, robimy wszystko, żeby czuć się dobrze, więc wchodzimy w rozwój, rozwijamy się, dbamy o swoje emocje, uwalniamy emocje, dbamy o ciało, przechodzimy różne etapy, różne procesy. Po to, żeby czuć się tutaj dobrze, bardziej połączeni ze sobą, ze świadomością, w przepływie. Kiedy zaczynamy poznawać siebie głębiej, zaczynamy dostrajać się do coraz wyższych wibracji ze sobą, zaczynamy poznawać, że dobre samopoczucie niekoniecznie samo w sobie jest celem. Że nie zawsze będziemy czuć się dobrze i to jest w porządku. Że tak naprawdę czujemy się na tysiące sposobów w ciągu dnia, doświadczamy wielu stanów. Więc oczekiwanie, że będziemy czuć się dobrze, jest tak naprawdę życzeniem ponad naszą miarę czasami. Bo to, co czuje się dobrze, to jest poznanie siebie w tym szerszym planie. Jednak, żeby tam wejść, trzeba uznać to, że jest tak, jak jest teraz. Więc poznajemy siebie, idąc dalej w podróży, kochani.
kiedy na początku dopingowało nas wyjście z cierpienia, później poznajemy, że ono jest częścią życia, akceptujemy je. Później zaczynamy układać się do tego, że ono jest częścią naszego tutaj bycia w tym świecie. Wtedy on uspokaja się, etap zwany cierpieniem. Ból się integruje w nas, zostaje w nas na bieżąco rozpoznawany. Przemieniamy ten ból w miłość, którą oferujemy sobie i oferujemy też światu. W ten sposób zmienia się tutaj dynamika naszego rozwoju. Poznajemy, że jest wyższy cel tego wszystkiego. Że to, co nas dopingowało na początku, czyli wyjście z cierpienia, było tylko takim sygnałem, w jaki tutaj przebudzała się w nas świadomość, po to, żebyśmy mogli dojść do tego momentu teraz ze sobą w swoim życiu i zobaczyć, że jest coś więcej. Więc kiedy pragniemy czuć się dobrze w świecie, stanie z boku niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem i obserwacja, bo to jest trzymanie się, kochani, w izolacji. I ten stan, kiedy jesteśmy w izolacji, jesteśmy pogrążeni w swoim procesie, w swoich stanach, wałkujemy ciągle coś i myślimy, że otworzymy tutaj sobie bramę do świadomości, siedząc w milczeniu, a jednocześnie wiemy, że cieszy nas bycie z ludźmi, że mamy tutaj coś do podarowania, że naszą misją jest tutaj bycie w świecie. W zależności, jakie jest twoje wewnętrzne przewodnictwo, co tam twoja duszka dla ciebie tutaj wyczarowała, jak ona chce cię prowadzić, czyli z jakiego miejsca ty chcesz tu żyć. Bo to, jak ty chcesz tutaj żyć, jest sygnałem twojej duszy, jak ona chce tutaj z tobą żyć. Więc kiedy poznajemy już to nasz kierunek, kiedy widzimy siebie, chcemy coś robić tutaj dla świata, ale stoimy z boku, to tak naprawdę nie bierzemy udziału w tym życiu i nie poznajemy tego od środka. Patrzymy jak obserwatorzy. I co się dzieje w takich sytuacjach, kochani? W takich sytuacjach, kiedy jesteśmy trochę z boku, dzieje się taka tutaj ciekawa opowieść. W momencie, kiedy patrzymy z boku, a jest już czas, żeby wyjść na zewnątrz, żeby siebie w tym świecie poznać, żeby budować sobie tą nową ścieżkę, która musi zostać ucieleśniona, jeśli tak ma to wyglądać przez twoje ręce, jeśli chcesz tego doświadczyć swoim umysłem i ciałem, to potrzeba korzystać z talentów. A kiedy patrzysz z boku, dzieje się taka sytuacja, która zamyka ciebie w obsesyjnym myśleniu o sobie. I ja, kochani, z pełnym szacunkiem tutaj i pokłonem do twojej podróży, jeśli jesteś w tym etapie, byłam w tym obsesyjnym myśleniu i skupieniu na swoim własnym procesie. Byłam pogrążona w obsesyjnym myśleniu o swoim własnym cierpieniu. Byłam zakotwiczona w tym, że muszę tutaj sama do tego dojść, wysiedzieć i zrobić jakieś magiczne coś, co jak siądę w tym miejscu ze sobą, jak coś mi kliknie, to ja dopiero wtedy wyjdę do świata, bo wtedy będę gotowa. Więc byłam w tym obsesyjnym procesie, w którym widziałam, że już jest czas do wyjścia, ale ja jeszcze czekałam, nie, jeszcze tutaj posiedzę, jeszcze tu posiedzę. I tak naprawdę to, co się wydarzyło ze mną, sprawiło teraz, że mogę teraz tą informacją się z tobą podzielić. I o tyle to jest podnoszące, dlatego, że jeśli ten przekaz zostanie przez ciebie przyjęty, jeśli zobaczysz w sobie taką tendencję i zobaczysz, że rzeczywiście patrzenie z boku sprawia, że nie używam mojej energii, więc ta energia, kochani, przebudzona energia, kiedy twoje ciało jest przebudzone, kiedy jesteś w procesie życia, jesteś po prostu przebudzonym człowiekiem i to światło w tobie pracuje, ono potrzebuje tą energię, która nieustannie w tobie pracuje, używać. Więc jak ta energia nie jest używana, ona potrzebuje znaleźć ujście. Więc znajduje ujście w tych sytuacjach, momentach, które dobrze zna. Więc jeśli jest wzorzec izolowania się, czy to wzorzec z dzieciństwa, jako budowanie sobie ochrony, czy to jakiś wzorzec związany z podróżą duchową, która się rozwijała w tobie, w której myślenie, że coś tam osiągnę w samotności i wtedy wyjdę do świata, sprawi, że odważy się iść dalej. Więc z jakiegokolwiek miejsca jest ten wzorzec, ważne, żeby został po prostu rozpoznany i z tego miejsca można z niego wyjść i wyjść z tego kokona, otworzyć go. I tutaj, kochani, nie chodzi o drastyczne jakieś akcje. Tu nie chodzi o jakieś wielkie rzeczy, żeby
teraz wyfrunąć nagle i mosty palić za sobą. Przeciwnie, tu chodzi o spokojne rozpoznanie, okej, tak, to tutaj działa. Więc trzeba tutaj usiąść ze sobą uczciwie, rozpoznać, że grzęznę w czymś, a grzęznę w czymś przez te wszystkie lata, dlatego że moja energia cały czas była na tym skupiona. Bo ten wzorzec pamiętam, więc ja nie znam siebie w innej sytuacji, bo nie mam prawa siebie poznać, skoro jestem cały czas w jednym. I czekam, aż zmieni się mój stan energetyczny, aż jakaś magiczna siła mnie tu przeniesie do innego pola świadomości. Więc kochani, praca duchowa to jest tak naprawdę bycie świadomym tego, co się w nas dzieje. Nieustanne badanie tego, w jaki sposób działa energia i rozpoznawanie miejsca, w których jest gotowość na to, żeby jej używać. Dlatego z taką pasją mówię o tym, bo to się, kochani, dzieje namacalnie u mnie. To jest moja życiowa praktyka. W ten sposób intuicyjnie wychodziłam do świata, kiedy mi było niewygodnie, kiedy w ogóle nie czułam się bezpiecznie z tym, ze swoim własnym procesem, ale wiedziałam, że siedzenie w tym nic nie pomoże. I oczywiście dotykamy, kochani, tutaj bardzo ciekawego miejsca, w którym duchowe ego, kiedy rozwinęło się duchowe ego i ten duchowy świat tutaj tak pracuje. I kiedy ty chcesz wyjść ze swoją duszą, w momencie, kiedy masz już rozpoznane duchowe ego, to jest bardzo dobry znak, bo możesz sobie je rozpoznać i rozpracować, tak jak mówiłam, rozpoznać te mechanizmy ego, zobaczyć, w jakich miejscach grzęźnie, gdzie są jakieś te aspekty, które się pokazują, które przyciągają moją uwagę, czy ja po co tam daję uwagę, czy jest to mi potrzebne. Jeśli nie, to zatrzymać się na swoim sercu, wrócić do swojej duszy, do swojej własnej tutaj królowej. Więc kiedy duchowe ego jest już rozwinięte i rozpoznane, albo w trakcie rozpoznawania, to jest bardzo fajne miejsce. Bo w momencie, kiedy to widzisz, to wiesz, co tam cię czeka po drugiej stronie, możesz się z tym skonfrontować i możesz to w sobie rozpuścić. Bo kochani, duchowy świat, w momencie, mówiąc na moim przykładzie, kochani, kiedy ja wychodziłam z moją duszą i wychodziłam z takim coraz bardziej przekazem niekonwencjonalnym, czyli mówiłam otwarcie o duszy, o tym, że jest inny świat i oferowałam przekazy, takie przekazy, które oferuję też teraz, jednak teraz jest to też bardziej z poziomu nauczania, nie jest to przekaz energetyczny, taki głębszy, jest to przekaz świadomości. Po to, żeby ta treść mogła zostać przyjęta przez twój umysł, który się budzi. Więc kiedy wychodziłam, kochani, lata temu zaczęłam wychodzić i opowiadać o duszy. Miałam wiele entuzjazmu, radości i mocy, żeby to robić. Jednak spotykałam się z coraz większymi ciężarami i ścianami. I uczyłam się ciągle tego, jak to tutaj funkcjonuje, jak działa ten świat. Uczyłam się tego przyjmowania, tego, czego teraz was tutaj uczę i co wam przekazuję i co mnie tak naprawdę wyzwoliło i wyzwala ciągle. Więc spotykając się, kochani, z tym duchowym światem, spotykałam się z takimi miejscami, w których mówi się otwarcie o jakichś przyczepach. Mówię jakieś i się uśmiecham do tego. Duchowy świat oferuje takie podejście, w którym przebudzona istota wychodząca ze swoją kreacją i mówiąca o duchowym świecie nagle zostaje tutaj zasypywana przeróżnymi energiami, czy to pytaniami związanymi z tym, czy jest naprawdę czysta, czy może jest coś z nim nie w porządku. Ona ma przyczepy, ona ma podczepy. Naprawdę z wielkim szacunkiem kłaniam się do tego, co tutaj mówię. Kłaniam się do tego. Ja to słyszałam na swoje własne uszy. I pod moim adresem również były kierowane nieprzyjemne treści. I to było dla mnie bardzo bolesne, kiedy spotkałam się z taką ścianą z drugiej strony. Jednak tylko z tego miejsca mogę też teraz wysłać do twojego serca współczucie, jeśli boisz się, że ktoś z jakiegoś innego miejsca będzie cię oceniać za to, że coś się w tobie, do ciebie przyczepiło, podczepiło i że masz jakąś ciemność, która cię wszechogarnia.
że to, co mówi przez ciebie, to nie jest tak naprawdę twoje. Zatrzymuję się tutaj i uśmiecham się do tego, kochani, bo dla mnie, kiedy podróż jest wykonana z takiego miejsca, z którego ja cię teraz prowadzę, kiedy autentycznie spotykasz się z tym, co doświadczasz, wtedy świadomość naturalnie się w tobie przebudza. Nie ma powodów, żeby bać się czegokolwiek, kiedy jest w tobie czyste serce, które podąża tą podróżą, które jest otwarte, gotowe i słucha tego, co mówi do ciebie duchowy świat. I na tym polega poznawanie duchowości, kochani. Więc wiele tutaj dzieje się cierpienia z tego, co słyszę, z tego, w jaki sposób ludzie szukają duszy, duchowości i boją się tego świata, boją się słowa energia, a nieustannie z niego korzystają. Boją się nazywać duszę duszą. I robią z tego wielkie, bardzo wyszukane teorie. Mój przekaz jest natomiast do prostych ludzi, do prostych dusz, które są wielkie, które przebudzają się w zwyczajnych ludziach, które budzą się w zwyczajnym człowieku i które w taki sposób właśnie mówią do ciebie tym zwyczajnym ludzkim życiem. I kiedy zaczniesz wychodzić ze swoją duszą, kiedy zbudujesz siebie już na tyle mocno i kiedy poznasz siebie, że tak naprawdę to, co głosisz, jest ścieżką twojej świętej, pięknej istoty. I robisz to dla niej. I robisz to dla siebie, dla swojego własnego zjednoczenia. I nie musisz tutaj oczekiwać. I najlepiej, żeby dojść już do takiego miejsca, w którym zostawiasz jakiekolwiek oczekiwania. Czy ktoś za tym pójdzie, kiedy za tym pójdzie i jak za tym pójdzie. Bo to nie jest celem samej w sobie duszy. Jest to podróż, której ty doświadczasz w momencie, kiedy integruje się w tobie ego. Kiedy ty wychodzisz ze swoją kreacją, przechodzisz swój proces transformacji i przemiany poprzez służbę. W ten sposób doświadczasz swojej duszy szerzej. Tak to tutaj funkcjonuje, tak to działa. I kiedy jesteś w takim wewnętrznym miejscu ze sobą, nie ma znaczenia, co mówi świat, w jaki sposób widzi ciebie ten świat, bo każdy ma swoje własne filtry. Każdy ma swoje własne spojrzenie. Nikt nie przeszedł tego, co ty. Dlatego tutaj do mistrzów, którzy decydują się na podróż ze swoją własną duszą, potrzeba zostawić trochę, co ten świat tutaj stworzył. To jest, kochani, stara energia. To nie jest konkretna osoba, o której ja mówię. Ja nie adresuję, nie wysyłam tej informacji do konkretnych osób. Jest to po prostu, są to po prostu naleciałości starej energii, którą przeczuwaliśmy tutaj zbiorowo. Każdy z nas na różnym poziomie, być może, kiedy jesteś w duchowości, kiedy zaczynasz wchodzić w ten świat, być może się z tym spotkałeś, spotkałaś. Więc wracając do mojej osobistej podróży, miałam, kochani, jak zaczęłam wychodzić właśnie z moją duszą i zaczęłam poznawać tutaj, że są te światy i że ludzie tak patrzą na energię, że tutaj ktoś tutaj powie coś i zobaczy cię z jakiegoś miejsca, bo coś w tobie zobaczy. Więc wychodziłam do świata i zaczęłam się bać tego świata, zaczęłam się bać, co to będzie, jak to teraz wszystko ogarnąć. Zaczęłam się zastanawiać i miałam, kochani, wątpliwości i nie pierwszy raz o tym mówię. Miałam wątpliwości nieraz w drodze z moją duszą. A wątpliwości w drodze z duszą, kochani, w tym delikatnym świecie i umiejętność przyznania się do tego, to jest odwaga, którą może podarować tylko i wyłącznie właśnie dusza. Taki paradoks. Bo kiedy jest się w drodze z duszą i się twierdzi, że wszystko się zna, wszystko się wie, nie mówi się o tym drugim aspekcie, to dla mnie to nie jest podróż z duszą, bo podróż z duszą obejmuje wszystko, wieloaspektowość wszystkiego. Ciemne, czarne, szare, białe, kolorowe. Więc miałam te wątpliwości, ale wychodziłam i tak, podążałam za tym przekazem, obserwowałam, jak to we mnie pracuje, rozpoznawałam to w sobie. Poznawałam też ten świat, otwierałam się na ten świat, który też się wydawał dla mnie trudny do przyjęcia, więc od pewnej już jakby przestrzenie są mi bardzo dalekie, pewne przestrzenie są mi bliższe.
Poznałam po prostu siebie, rozpoznałam, z jakiego miejsca moja dusza tutaj, kochani, chce pracować w świecie, jak ona tutaj chce się przejawiać. I to się pewnie będzie zmieniać. Jednak kiedy już jestem w tym miejscu z nią, wtedy idę po prostu przed siebie i robię to, co do mnie należy. I to jest wszystko. I jeśli ktoś ma ochotę z tego skorzystać, to bardzo się cieszę. Jeśli ta informacja może ci służyć, jestem tutaj dla ciebie. Natomiast jeśli nie, jeśli posypią się jakieś ciemności, poczytam z ciekawością, gdyż sama dowiem się, co się dzieje w świecie. Właśnie w ten sposób tego się mogę dowiedzieć. Więc jakakolwiek informacja, która płynie teraz od ciebie, z jakiegokolwiek twojego miejsca przychodzi, podziel się tym ze mną, bo cokolwiek może wyjść, może zostać uwolnione. I też, kochani, spotykam się z takim miejscem, dodam na koniec, bo mi tutaj przychodzi taka przestrzeń energetyczna, w której widzę, że ego rozpoznane boi się duszy. I co wtedy? To jest jeden z największych lęków. Bo to jest, kochani, jak spotkanie ciemności ze światłem. Kiedy ego boi się duszy. Ego to ciemne, schowane w bólu. Ego, kochani, ego to nie jest nic złego. Jest to nasza tożsamość, która reaguje w sposób automatyczny. W pamięci tego, co zostało w niej zapisane. Więc jest to reakcja kierowana bólem, pamięcią traumy. Nie jest to coś, co wymaga wytępienia, oczyszczenia takiego, jakby to było coś złego, odrzucenia. Przeciwnie. Jest to coś, co wymaga przyjęcia, bo ma prawo tu być. I ma prawo z tobą tutaj przechodzić ten proces przemiany. Bo ta przemiana dzieje się w momencie, kiedy je przyjmujesz. I co się dzieje, kochani, kiedy ego boi się duszy? Kiedy ciemność boi się światła? Ciekawe miejsce do bycia. To są jakby, kochani, dwie energie, które niesamowicie się do siebie przyciągają. I w tej eksplozji zadziewa się magia, bo dotyka to rdzenia istnienia, rdzenia tego przepływu. Kiedy ego spotyka się ze światłem i kiedy to połączenie zaczyna się dopełniać. Wtedy dopełnia się w duszy prawda. Bo ego zostaje wtedy rozpoznane w świetle. Ono może zostać rozpoznane przez światło twojej duszy. Nie ma innej możliwości. Więc kiedy poznajesz sobie te mechanizmy, schematy, poznajesz siebie w tej podróży, obserwujesz swoją przemianę, oznacza to, że pracuje w tobie dusza. Najlepszy i najpiękniejszy i najprostszy dowód na to, że masz to połączenie z duszą, więc już nie musisz go szukać. Co się dzieje, kiedy ego boi się duszy? Zatrzymaj się z tym. Zobacz, czy twoje ego boi się duszy? Czy możesz bać się swojej duszy? Czy naprawdę możesz bać się swojej duszy? Dziękuję. Rozwiniemy to dalej w następnym odcinku.